kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Thank you.
Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry, graj i wygrywaj! Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami!
Świętokrzyskie. Share the magic of emotion. Dołączamy się z komentarzem w siódmej partii tego pojedynku. 3-3 w tej chwili. Remisowy stan. No, no i kolejny błąd. Może kick delikatny. No mogło tak być w takim ostrym cięciu. No mogła. Zacznę od pytania, Janku. Chcesz mi coś powiedzieć? 10-4-3 do Mateusza. Nie, to chciałem usłyszeć. No, mocno powraca do tego pojedynku Mateusz. Mocno powraca Mateusz, tak jest. Pierwszy raz na prowadzeniu, przegrywał już 3-0. No ale przez błędy głównie Bartłomieja Wiatrowskiego. Ten mecz ma taki, a nie inny obrót. Zdaje się, że się nie słyszeliśmy. Zdaje się, że znowu się nie będziemy słyszeć, bo czas poprosił Bartłomiej Wiatrowski. Zapraszamy w takim razie po przerwie. Na reklamy.
Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. No i kolejna pomyłka już Bartłomieja Wiatrowskiego w tym meczu. A, skoro przez indolencję niektórych członków obsługi nie było okazji, żebyśmy się słyszeli, szanowni państwo, to może nadróbmy pewne podstawowe informacje. Bartłomiej Wiatrowski to medalista Mistrzostw Polski juniorów wielokrotny i Mistrzostw Europy juniorów w drużynie srebro i indywidualnie brąz, to 2003 rok na Węgrzech. Co dalej? To, że Bartłomiej Wiatrowski jest mistrzem Polskiej Ligi Bilardowej z Hadesem Poznań w 2005 roku. Mateusz Stefańczyk to ćwierćfinalista Grand Prix Polski i zawodnik pierwszoligowego i do ślubu PL Kielce. Panowie nigdy przeciwko sobie indywidualnie nie grali, jednak w lidze ich drużyny spotkały się w tym sezonie i wówczas lepszy okazał się team Stefańczyka, który wygrał 12-8. Dodasz coś, Janku? Tak było. No tak w istocie było. No i teraz Mateusz tak średnio chyba korzysta póki co z tej szansy, jaką dostał od Bartłomieja Wiatrowskiego. No jest dobrze wbita trójka. Tutaj kombinacja, czy da się bezpośrednio zagrywać różową kulę. Robert Siemaszko też przyjedzie zapewne tutaj. No to fajnie. Robert Siemaszko, mogę się mylić, ale chyba związany z Częstochową, a więc patrzę tak na mapę, w zasadzie nie patrzę na mapę, zapytam, daleko jest stąd do Częstochowy? Nie wiem, za 150? A, to tak jak... No to wcale nie tak dużo, więc zapraszamy. Coraz pewniej przy stole zawodnik i do ślubu PL Kielce. Lokalny bohater Mateusz Stefańczyk. Jak bardzo lokalny. Całkiem lokalny, ale oczywiście żarty na bok. No, moim zdaniem to była ryzykowna decyzja, żeby tak pozycjonować. Ale efekt jest oczywiście bardzo dobry. No i 5-3 prowadzi Mateusz Stefańczyk. Cóż, zobaczmy reklamę w takim razie, żeby nam się nie zaburzyła trajektoria. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u.
zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Jesteśmy z powrotem. Tak, może zacznijmy od dziwnych wiadomości. Użyję mocnego słowa, bo mocne słowo tylko tu pasuje. Kompromitacja Konrada Piekarskiego, który bez zwycięstwa w dziesiątkę. Jacek Walter właśnie go pokonał. Brawo dla Jacka Waltera, lub jak chcieliby komentatorzy angielskojęzyczni Jacka Waltersa. Ponoć w taki sposób właśnie Jacek Walter wyczytywany jest podczas meczów Grand Prix Europy, których kilka rozegrał także w tym sezonie. Jack Walters. W każdym razie to jest ostatni pojedynek, który toczy się w tej serii spotkań. Bodajże oprócz tego pojedynku jeszcze dwa pokażemy. Bodajże tak. A wiemy. Czy jeden. Nie, dwa jeszcze. A wiemy na pewno, że z Kielc do Częstochowy są 134 km. No czyli 150 to nie możemy uznać. Stosunkowo niedaleko. W każdym razie. No tak, no przecież Częstochowa to taki Śląsk w zasadzie. Ewentualny kolejny mecz na stole telewizyjnym, może zaingerujemy, nie. Zaapelujemy? Może zaapelujemy wcześniej o takowy, żeby nie uprzedził nas dyrektor turnieju. Co o tym sądzisz, Emilu? Tak. Dobra, no to ja sobie tutaj odpalę tabelę i coś wybiorę. Bo teraz jesteśmy tu, więc zaraz będziemy tam. Ścigocki Trajdos. Proszę bardzo. Dziękuję. Dogadaliśmy się. To dotyczyło Czapski i Szewczyk. No Bartek już był dzisiaj. Juszczyszyn Kubalski. Marcina Kubalskiego nie było przy stole telewizyjnym. Juszczyszyn też jakoś tak niespecjalnie. Ale z drugiej strony Czarnecki Kapłan. Tak, poza tym, kiedy zobaczymy po raz kolejny? Chyba już czyta Marek Karlikowski. No to chyba nie. Nie będzie. No, szczerze nie wiem. Chyba stół telewizyjny, bo to była pierwsza para i tego zapowiedzi stołu nie słyszeliśmy. Także prawdopodobnie, choć nie gwarantujemy, Śniegocki zagra z Trajdosem w dziesiątkę. No to jest takie starcie tytanów. Wyobrażam sobie grupę dzieci biegnących z popcornem do komputerów. Nie wiem dlaczego, taki obrazek. No i proszę, kolejny błąd Bartłomieja Wiatrowskiego. No rozregulował swoją grę. Do tego tym o Jacku Walterze. Naprawdę proste błędy tego zawodnika. No w każdym razie mamy już ustalony pojedynek. Co tylko my jeszcze nie wiemy jaki. Teraz tutaj się wywiązała nam wojenka na sejfy. To była próba chyba wbicia. No i Mateusz Stefańczyk przed bardzo klarowną szansą. Wiemy też na pewno, że chyba, tak, to raczej możemy już ustalić także kolejny mecz. No chyba tutaj będziemy mieli już jednak cokolwiek do powiedzenia, bo pokażemy mecze z rund, które ze sobą w żaden sposób nie konweniują, nie zazębiają się. A więc... Tylko trzeba by troszeczkę tabelkę uaktualnić, żebyśmy wiedzieli.
Mateusz szansę, ale widać, że nie najlepsza ta pozycja do piątki. To jest wbicie. To miało być wbicie. No sporo tych błędów niestety. Zwycięzca tego pojedynku zagra z Wojciechem Janoszem. Mamy do wyboru pojedynek Jacka Waltera z Adamem Kuryłkiem. To jest jakiś faworyt, mówię tutaj o ostatnim meczu dzisiaj. Norberta Żelazko, Sebastianem Batkowskim. My pokażemy Państwu pojedynek Wojciecha Sroczyńskiego i Jerzego Regieli. Taki w sumie planowaliśmy wcześniej. Prędzej czy później, tak. Także na lewej stronie jest do wyboru jeszcze mecz Piekarski Kielan, ale on raczej odpada. Statkiewicz Skoneczny siłą rzeczy też. Chyba pokażemy w takim razie mecz Adama Kuryłka z Jackiem Walterem, bo Adama Kuryłka jeszcze na stole telewizyjnym nie oglądaliśmy, no ale to też jeszcze nic nie obiecujemy, taka jest wstępna bardzo koncepcja. Tymczasem Bartłomiej Wiatrowski chyba będzie za chwilę mógł cieszyć się zmniejszeniem strat, chociaż biorąc pod uwagę błędy, jakie popełniał i ich występowanie, to nie jest takie pewne. No proszę bardzo. Niesamowite. No naprawdę, przestał chyba... Mam nadzieję, że nikogo w ten sposób nie obrażę, ale jakby przestał zupełnie widzieć. Bartłomiej Wiatrowski. Ciężka sytuacja. Mateusza. Najprawdopodobniej zdecyduje się chyba na ofensywne zagranie. Dziewiątka na bandę, biała na stopa i jeżeli to wyjdzie, to dziesiątka już nie powinna sprawić problemu. Nie jest do końca przekonany Mateusz. Tak, melduje dokładnie ten strzał. Dziewiątka po długiej bandzie. Za sekuracją jeszcze. Popularny Stefan. Ale nieskutecznie. No i zostawia łatwą, naprawdę łatwą kontynuację. No teraz już Bartłomiej Wiatrowski nie może się pomylić. Dziewiątka pod środkiem. No biała wychodzi sama. Lekko tylko podcofał Wiatrowski. Dziesiątka na kontaktową partię. Tak jest. 5 do 4. Rozbicie Wiatrowskiego w tej chwili. Obejrzymy. Do 7 przypominam wygranych partii. Grają panowie. No, dosyć skutecznie rozbił Bartłomiej Wiatrowski. Zobaczmy to jeszcze raz. Czwórka w środkowej łzie. No, niełatwy strzał na dwójce, ale na jedynce. Ale dwójka, no jeżeli uda się wbić tą jedynkę, to dwójka nie... No ale kolejny błąd. Bartłomieja Wiatrowskiego. No próba rozbicia teraz przez Mateusza, nieudana i w ciężkiej sytuacji teraz zawodniki do ślubu. Nie zdziwię się, jak zobaczymy odstawną. Piątka raczej nie przechodzi do środkowej łzy, więc jeszcze tutaj panowie troszkę pograją w tej partii. Zaraz, za chwilę wybije godzina gry.
Dziwny nam się ten mecz zrobił. Grzegorz Półtorak, którego... Jerzy Półtorak oczywiście po polsku. Serdecznie pozdrawiam. Ubolewa, że te mistrzostwa nie są w kategorii Open. Chętnie by się wybrał powalczyć z takimi zawodnikami. No cóż, myślę, że solidna karta przetargowa w postaci mistrzostwa igrzysk polonijnych mogłaby być dobrym gruntem pod wnioskowanie o dziką kartę, także gorąco zachęcam do takich prób. Do brania udziału w eliminacjach. No tylko, że nie wiem, tam chyba czwarty termin jest w USA, nie? A w Nowym Jorku nie wiem, kiedy grają eliminacje do mistrzostw Polski. Ale takie dłuższe, powiedzmy, miesięczne wakacje w Polsce mogłyby... Kto przyjeżdża na wakacje do Polski w listopadzie? No dobra, zostawmy to oczywiście. Miło by nam było gościć Jerzego Półtoraka, także proszę kombinować. Może w przyszłym roku, zapraszamy. Jaki ma plan Mateusz na tą partię? Szatański jakiś na pewno. Safe, pomysłowo, dobrze, no nieźle chyba. Takie rozwojowe zagranie. Zaraz zobaczymy, jaki efekt fatalny niestety. No nie mogło się gorzej to chyba poukładać. No, idealnie między dziesiątką a ósemką przechodzi biała tak, aby wbić trójkę, która ledwo co wystaje zza tej piątki. Można tu mówić o sporym pechu w przypadku tego zagrania. No, niebywałe, naprawdę niebywałe. Bardzo taki wysublimowany save tutaj wymyślił Mateusz. Dużo misterii w jego wykonaniu. Na efekt... Rozbił przeciwnikowi układy. Zostawił mu łatwe zagranie na początku, ale... Strasznie niepewnie. No tak... Trudno to jakoś zdefiniować jednoznacznie. No i wciąż tak... Nie ułatwia sobie gry Wiatrowski. Panie Emilu, pół żartem, pół serio, ale takie błędy jak widać dziś w tym meczu to naprawdę bez komentarza. Choć Shane Van Benning tak mieszał na Moskoni, że i tu nie ma się czego wstydzić. No prawdopodobnie tak, no Shane Van Benning jakoś tak na Moskoni chyba nigdy nie zagrał rewelacyjnie. Przecież od paru lat już miał być liderem Stanów Zjednoczonych, ale chyba z tą rolą jakoś sobie nie radzi. Ten mecz, nie wiem, czy wszyscy Państwo nas śledzą od początku, zaczynał się bardzo dobrze. Dla Bartłomieja Wiatrowskiego kilka świetnych zagrań, bardzo wysoka skuteczność. No i te błędy pojawiły się tak znikąd w zasadzie i pewnie, jeżeli ta partia uda się Wiatrowskiemu tak, jakby tego oczekiwał, to chyba te błędy mogą się gdzieś podziać. Z drugiej strony no, nie jest to mecz zawodników, których moglibyśmy tu rozpatrywać w roli faworytów tego turnieju. No tak, ale o tym po reklamie. Jesteśmy z powrotem 5-5. Mateusz Stefańczyk będzie rozbijał, a wracając do rozmowy, no to nie wiem, czy Grzegorz Półtorak oglądał wszystkie mecze, bo mieliśmy tu kilka naprawdę fenomenalnych pojedynków na tych mistrzostwach. Parę bezbłędnych w zasadzie meczów. Też trudno stwierdzić, czy Jerzy Półtorak te mecze oglądał. Natomiast no w Stanach, w Nowym Jorku jest chyba teraz godzina 12:30, o ile się nie mylę. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle to sobie policzyłem. W każdym razie faktycznie było wiele bardzo dobrych meczów.
Jedną partię bliżej. Szczęście Mateusz Stefańczyk. No jedną partię i 9 kul można powiedzieć. 9 udanych strzałów dzieli Mateusza od kolejnej rundy, w której zmierzyć się może z Wojciechem Janoszem. 8 już strzałów dzieli w tej chwili Mateusza od udzielenia nam wspaniałego, emocjonującego wywiadu. Bo przypominam, że ze zwycięzcą oczywiście taki wywiad przeprowadzimy zaraz po zakończeniu pojedynku. Ciekawe, o co Emil zapyta popularnego Stefana, jeżeli ten by wygrał ten pojedynek, ale do tego jeszcze daleko, bo troszkę gubi pozycję do czwórki Mateusz. O ile go znam, to na pewno spróbuję wbijać tą kulę do narożnej kieszeni. Nie przestraszę się do tego uderzenia. No i kuriozalny błąd Mateusza. Biała bezpośrednio skierowana do narożnej łzy. No i niewykluczone, że będziemy mieli jednak 6-6 w tym pojedynku, o ile Bartłomiej Wiatrowski utrzyma koncentrację. Zobaczymy. Nie wiem, czy nie zbyt centralnie do piątki, chociaż nie, bo szóstka tutaj nieopodal. Także jak lekko podcofa sobie białą bilę właśnie tak, to nie powinien mieć problemu z dalszym strzałem. Z następnym strzałem oczywiście. A nie, przepraszam. Tutaj stoi szóstka, więc tym łatwiej ma Bartłomiej Wiatrowski. To na górze bila to kula z numerem 8. No i opanowuje świetnie sytuację na stole Bartłomiej Wiatrowski. Już tylko kilka prostych strzałów. Ósemka z prawą dolną rotacją. No troszkę mocniej mógłby sobie, troszkę dalej mógłby wyprowadzić białą bilę, ale raczej poradzi sobie zawodnik Amnezji Kalisz. Tak jest, środeczkiem 9 i 10 musi wpaść. Zaprosimy Państwa za chwilę najprawdopodobniej na reklamy i spotkamy się w decydującej 13 partii tego meczu. Dokładnie tak, 6-6. I zapraszam po krótkiej przerwie reklamowej.
Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry. Graj i wygrywaj. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami. Świętokrzyskie. Share the magic of emotion. O czas poprosił Mateusz Stefańczyk przed tą decydującą ostatnią partią. Zobaczmy powtórkę rozbicia. No, kątem oka tutaj widzę, że wstaje Bartłomiej Wiatrowski, więc chyba nieskuteczne rozbicie. Nic nie spadło. No i jeżeli ma do zagrania tą jedynkę Bartłomiej Wiatrowski, to no szansa dla niego na awans do kolejnej rundy. Jednak push out w wykonaniu zawodnika Amnezji Kalisz. Oj, wspaniałe zagranie Mateusza Stefańczyka. Proszę bardzo, wyśmienity strzał. Na pewno gromkie brawa od kieleckiej publiczności, która licznie zgromadzona podczas meczu Stefańczyka. No takimi zagraniami zagraniami wygrywa się takie partie decydujące właśnie. No szczerze, nie mam pomysłu, jak tutaj Bartek mógłby wyjść obronną ręką z tego sejfa. Zobaczmy powtórkę. Mocny strzał, zadarty kij, no nic innego nie mogło się stać, jak biała poza stołem. Tutaj Ziemowit Janaszek co nieco wie o tego typu strzałach. Jak kontrolować białą po odbiciu od bandy. W ten sposób właśnie. No i proszę Państwa, próba kombinacji Mateusza. No uznał chyba Mateusz, że zbyt trudny jest ten układ. No, nie każdy zawodnik podjąłby taką decyzję. Generalnie wszystkie kule przychodzą tam. Uwikłane trzy kule w lewej górnej części stołu, ale dobrymi strzałami można sobie utorować kolejne dobre zagrania. Być może takie podwójne zagranie zademonstruje nam Mateusz.
próba kombinacji z odstawną. To jest kapitalnie, Mateusz Stefańczyk. Do zobaczenia. W kolejnej rundzie i zapraszam już teraz na wywiad z Mateuszem, już za chwilę. Mateusz Stefańczyk, zawodnik, który przed chwilą odparł solidny ataki swojego rywala Bartłomieja Wiatrowskiego. Mateusz, chyba fajnie wygrasz taki mecz na stole telewizyjnym. Sporo osób patrzy, wynik na styku, a ty w końcówce popisujesz się dobrą grą. No, akurat w końcówce to popisałem się jednym dobrym zagraniem, ale przyznam szczerze, że zawsze takie mecze, gdzie ostatnia partia decyduje, fajnie jest wygrać, bo duża dawka emocji i finalnie, jeżeli to na moją stronę szala się przechyla, jestem podwójnie szczęśliwy. No powiedz mi właśnie, ta decyzja o kombinacji, wielu zawodników by się popukało w głowę. Dlaczego taką decyzję podjąłeś? Akurat ja się powinienem jeszcze bardziej niż inni popukać, bo nie umiem grać kombinacji. Ale była taka korzystna sytuacja na stole, że jedynka odchodziła w bezpieczne miejsce i nawet w przypadku pomyłki no, nie zostałbym prawdopodobnie pokarany. Znasz swoją drabinkę na kolejne mecze? Bodajże będę z Wojtkiem na meczu teraz grał. No właśnie, jakieś specjalna motywacja przed tym meczem? No to jest mecz, który jak najbardziej możesz wygrać, bo na dwoje babka wróżyła. Myślę, że mogę wygrać, aczkolwiek Wojtek też jest dobry, no każdy tu jest dobry. Chciałbym pobić swój dotychczasowy najwyższy wynik wejścia pucharówki, więc jestem mocno zdeterminowany. W zeszłym roku w dziesiątkę właśnie zaprezentowałeś się najlepiej, odnosząc swoje premierowe zwycięstwa na Mistrzostwach Polski. Ja. Teraz też bardzo dobrze ci idzie ta dziesiątka w tym roku. Skąd się to bierze? Nie wiem skąd. Może dlatego, że jest krótki dystans i jest łatwiej wygrywać stosunkowo, ale innej przyczyny nie upatruję, bo słabo rozbijam dziesiątkę, także nie wiem. Wróćmy jeszcze do tego pojedynku, który za nami. Do swojego rywala to mogłeś się znać tylko z pojedynku ligowego, jaki stoczyliście. I zaczął od kilku dobrych zagrań, zaczął od prowadzenia 3-0. Było zwątpienie? Powiem szczerze, że byłem na tyle skoncentrowany i pewny siebie, że przy 0-3 jeszcze bardzo mocno wierzyłem w wygraną. Także nie załamywałem się przy tym wyniku. Szanowni Państwo, Mateusz Stefańczyk, który debiutuje na stole telewizyjnym w wygranym meczu na Mistrzostwach Polski. Uśmiechamy się. Drugi raz.